Piotr Krasko w Faktach TVN na kadrze nie wygląda dobrze, zdjęcie. Piotr Krasko ma za sobą dość trudną ścieżkę powrotu do głównego wydania Faktów TVN. Wszystko przez początkowe problemy z prawem i to na wielu poziomach. Najpierw dziennikarz przez 6 lat jest dziel bez uprawnień. Następnie wyszło na jaw, że zalega z podatkami, których nie płacił od 4 lat. To wlasnę z samochodowego kryzysu wizerunkowego kadr w Faktach wzbudził mieszane uczucia wśród widzów. Dobry żart ze strony kolegów ze stacji. Nagonka na dziennikarza była tak wielka, że postanowił pójść na L4, aby odpocząć od hejtu. Powrócił w stacji w dość dziwnych okolicznościach. Krasko otrzymał grzywnę w wysokości 7,5 tysięcy złotych. A także musiał zapłacić 850 tysięcy zaległych podatków, dzięki czemu uniknął gorszych konsekwencji ze strony Urzędu Skarbowego. Krasko zdobył się na szczerość po aferach w programie Dzień Dobry TVN, jednak zrobił to w tak zły sposób. Zanim wylała się na niego dodatkowa fala krytyki. Mógł wówczas, na swoje szczęście, liczyć na wsparcie celebrytów. Wspierała go wówczas Monika Olejnik, a także Andrzej Piaseczny i Iwona Pawłowicz. 11 kwietnia Piotr Krasko poprowadził główne wydanie Faktów, w którym mówiono na dozyciach taksówkarzy zamawianych przez aplikację. Zaprowadzacym widzowie mogli zauważyć grafikę, która ironicznie daje pstryczka w nos prowadzącemu za jego przewinienie w przeszłości. Ekipa Faktów stworzyła grafikę z kobieta zamawiająca taksówkę, samochód i wielki znak paragrafu. Na dodatek podpis pod grafika brzmiał, w trosce o bezpieczeństwo, a jak wspomnieliśmy. Krasko przez 6 lat prowadził samochód bez prawa jazdy i jednocześnie nawoływał do przestrzegania praworządności przez polityków. Komentarze nie pozostawiają złudzeń, internauci długo nie zapomną o kryzysie wizerunkowym Piotra Kraski.